Międzynarodowe Targi Budownictwa Budma 2011 miały wyjątkowy, jubileuszowy charakter. Specjaliści z branży już po raz 20 spotkali się w Poznaniu, by w dniach od 11 do 14 stycznia uczestniczyć w największej targowej imprezie budowlanej w centralnej części Europy. Ceremonię otwarcia swoją obecnością uświetnili znamienici goście, przedstawiciele urzędów, izb i stowarzyszeń branżowych, a także politycy. Na zwiedzających czekały ekspozycje specjalne, interaktywne pokazy i specjalistyczne konferencje, a także blisko 1500 firm prezentujących na stoiskach swoją najnowszą ofertę dla budownictwa. Największym zainteresowaniem publiczności cieszyła się unikatowa w skali europejskiej ekspozycja specjalna Fabryka Okien na żywo. Okno, jakie jest, każdy widzi. Nie każdy jednak miał możliwość przekonać się, jak takie okna powstają.